Pół ciastka. To druga książka w dorobku Grzegorza Hartmana. Książka pozornie tak skromna jak wydanie, w jakim się ukazała, nakładem wydawnictwa J. Tekturowa okładka, nie mamy tutaj ani biogramu autora, ani zdjęcia autora, nie mamy żadnych blerbów. Zostajemy właściwie z tą połową ciastka zupełnie sami. Grzegorz Hartman nie jest poetą, którego ambicją jest jakoś gruntownie przeorać pole poetyckie. To nie jest poeta, który chciałby zrewolucjonizować, czy też stworzyć nowy język poezji. Dostajemy raczej od niego porcje solidnych, dobrze brzmiących, uczciwie skonstruowanych, dobrze napisanych wierszy. Ja czytałem tę książkę kilkukrotnie. Po pierwszej lekturze zapoznałem się też z notką, dość lakoniczną notką, którą wydawnictwo J zamieściło na swojej stronie internetowej. Dowiedziałem się z niej chociażby tego, że Grzegorz Hartman pisuje na emigracji i także ten kontekst emigracyjny może być pomocny w lekturze tych wierszy. Ale kolejne razy czytałem już tę książkę z pewnego rodzaju niepokojem. Proszę Państwa, ja mówię te słowa kilka dni po Tłustym Czwartku, kiedy wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, czym Pączek jest i jak wygląda. Natomiast tutaj tą ciastkiem, które najlepiej oddaje istotę książki, to zresztą przywołane jest wprost, w samym zakończeniu, tym ciastkiem jest donut. Donut to jest takie... To jest taki zachodni, lepszy, europejski pączek, który ma dziurę w środku. W związku z czym można powiedzieć, że donut sam w sobie w pewien sposób jest połową ciastka. Jeżeli zbyt długo spogląda się w oko donuta, to donut spogląda też w nas. I musimy o tym pamiętać, czytając tę książkę, być może już też po raz kolejny, gdyż ten niepokój tak naprawdę podszywa te wiersze, często zabawne, często być może nawet troszkę nazbyt konceptualne, często operujące na takiej granicy pomiędzy powagą a śmiesznością. Natomiast każda z tych scenek, a te scenki dotyczą takiej bardzo surowej tkanki współczesności. Te wiersze rozgrywają się w biurowcach, na zamkniętych osiedlach, na przejściach dla pieszych. One dotyczą takich codziennych, casualowych i mniej casualowych relacji i problemów, które napotykamy, starając się je nawiązać, podtrzymać, czy nawet performować. Ten niepokój sprawia, że za każdym razem ten uśmiech jest uśmiechem, który nie budzi takiego ukojenia i nie chcemy tego uśmiechu odwzajemniać, tylko zaczynamy zastanawiać się, co się stało z tą drugą połową ciastka. I tego jeszcze od Grzegorza Hartmana nie wiemy. Zresztą w wierszu, który pełni funkcję wiersza tytułowego, podmiot deklaruje, że zawsze stoi w połowie drzwi, w pół kroku i trochę czekamy na ten jeden krok dalej i mam nadzieję, że na kartach kolejnych książek Grzegorza Hartmana będziemy mogli się przekonać, co już za tymi drzwiami na nas czeka. Pozwolą Państwo, że ja przywołam może jeden cytat z jednego z ostatnich wierszy pod tytułem Wiążąca umowa, gdzie podmiot przywołuje sytuację, jak to niegdyś ze swoim ojcem spacerując podczas niedzielnego spaceru, tutaj podmiot jest tak uprzejmy, że nawet precyzuje, że miało to miejsce w niedzielę, ojciec postawił podmiot na bramce, a sam zasadził mu parę karnych zewnętrznym podbiciem ze zmyłką pod ladę. Spokojnie i metodycznie. Nie mam pojęcia, czy bardzo cierpiał, czy świetnie się bawił. Ten ojciec. I podobnie jest trochę z nami czytającymi tę książkę i z podmiotem. Nie mamy pojęcia, czy on cierpi, czy on dobrze się bawi. A z tą połową ciastka, no to sami Państwo wiecie, jak jest. No to jest odpowiedź tylko i wyłącznie na to pytanie, czy ciastko można mieć, czy można je zjeść.